Hejka, kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu, witamy Was na kanale Enjoyment Family z nowym filmem. A dzisiaj zajmiemy się pierwszym tematem z serii. Czyli będziemy zajmować się dzisiaj łazienką. Pokażemy Wam, jak my ją sobie urządziliśmy, jak z nią robiliśmy, co do niej kupiliśmy i właściwie jak wyglądał nasz projekt. Nasza łazienka ma 4 metry kwadratowe. I wysokości jakieś 2,70. Jest to dosyć ważne, bo my kładliśmy płytki do samej góry, tak, do sufitu. To jest nasza druga łazienka. Będzie jeszcze jedna większa, aczkolwiek w tym momencie ona spełnia wszystkie założenia głównej łazienki, bo jest naszą jedyną. Także tutaj pokażę Wam kosztorys. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, jak zrobić i ile kosztuje łazienka od zera, to zapraszamy do oglądania. Zaczniemy od projektu. Projekt zrobiliśmy sami, użyliśmy do tego jakiegoś tam programu z internetu. Projektowaliśmy go, no tak chyba z 3 tygodnie nam zajęło cały projekt. Tak, bo co chwila coś się zmieniało, przespaliśmy się, wpadliśmy na lepszy pomysł. Wiedzieliśmy tylko mniej więcej, jaki wariant kolorystyczny będzie nas interesował. I tutaj postawiliśmy na 3 kolory. Tak, podczas projektu wybieraliśmy też kabinę prysznicową. W poszukiwaniu szyby prysznicowej. Szukamy już trzeci dzień. Widzicie przerażenie w oczach mojego męża? Wolałabym tą dłuższą, jeżeli się zmieści. Wszystko sprawdzaliśmy, jak nam się to pomieści, tak? Żeby to wszystko nam pasowało. I tak samo ustawialiśmy, załóżmy, wysokość półek pod prysznicem. Tak. Tutaj jest bardzo ważne, jeżeli sami projektujecie łazienkę, żeby zwrócić uwagę na wymiary, ponieważ jak macie wymiary, załóżmy, umywalki, i wstawicie ją w projekt, to ona nie będzie innych wymiarów w rzeczywistości. Więc musicie przemyśleć, jak wygodnie będzie się z wszystkiego korzystać. Żeby się półki otwierały, żeby nic się nie zahaczało, żeby wygodnie było przechodzić obok toalety albo usiąść na tej toalecie. Skoro projekt robiliśmy sami, myślę, że nawet jeśli robił to jakiś specjalista, to też by jakieś tam niedociągnięcia by się znalazły, bo to później w rzeczywistości zawsze wychodzi troszeczkę inaczej. I u nas jest parę takich mankamentów, które nie przewidzieliśmy na etapie projektowania, ale nie jest to problem. Ale to dojdziemy do tego w późniejszej części filmu i powiemy Wam, na co zwrócić uwagę, nie popełniajcie naszych błędów. Jeśli chodzi o płytki, to tutaj długo się nachodziliśmy, bardzo długo szukaliśmy idealnych płytek dla nas, bo byliśmy w wielu sklepach, gdzie oglądaliśmy te płytki, porównywaliśmy je między sobą, żeby to wszystko pasowało. Poza tym też bardzo ważna jest wielkość tych płytek, bo tak. Później, gdy je dzielimy sobie na ścianę, to żeby może... był jak najmniejszy odpad, tak, wiecie, o co chodzi. Żeby to ładnie też wyglądało, żeby wszędzie to wyglądało po prostu... Nam się tak udało i tu szczególnie chodzi o kabinę prysznicową, bo tam mamy deseczki, znaczy płytki w kształcie deseczek, które nam się super mieszczą i w ogóle nie widać jakichś takich docinek, tak, wiecie, małych kawałków. Gdzieś jest jakiś taki cienki pasek tej płytki. Tak. To też można sobie przewidzieć, bo jak płytki po siebie, to już tam ta fuga nie ma znaczenia, ale jak poukładacie po siebie i tam to wchodzi w tą kabinę, to już jest super. Nam łazienkę robił fachowiec, to jest taka ważna informacja. Tutaj po prostu nie chcieliśmy się decydować na to, że zrobimy łazienkę samemu, bo po prostu nie znamy się na tym i nie zrobilibyśmy tego na pewno tak dobrze, jak zrobił to on. Tak, bo tak. Zrobił to naprawdę świetnie, docinał wszystko, kąty trzymał i tak dalej. Wszystko jest bardzo ładnie zrobione, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Ale fachowca też żeśmy się naszukali. Tak, ale fachowca znaleźć dobrego to jest nie lada wyczyn i byli u nas przeróżni fachowcy. Jeżeli chodzi o tą kabinę, o prysznic, gdzie mamy odpływ liniowy i szkło w połowie, że tak powiem, ruchome, żeby zabezpieczyć łazienkę przed chlapaniem, tam stwierdziliśmy, że zrobimy sobie półeczki, o których mówi Krzyś. Robimy półeczki, żeby nie robić wystawek na podłodze. Więc przemyślcie to u siebie, żeby mieć miejsce na jakieś tam, nie wiem, żele pod prysznic i tak dalej.
Mieliśmy akurat taką sytuację, że po lewej stronie od prysznica mieliśmy geberit, tak? Więc jakby zabudowując tego geberita do samego sufitu, z boku zrobiliśmy sobie półeczki. Tak? Bo tam była po prostu wolna, niewykorzystana przestrzeń. Nie mamy żadnego dodatkowego oświetlenia i podwieszanego sufitu, bo to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Tutaj absolutnie nie chcieliśmy w coś takiego wchodzić, bo też finanse nas na to nie puszczały, więc to mamy taki... najprostszą generalnie łazienkę. Bardzo prosta łazienka, ale myślę, że będzie ponadczasowa, jeśli chodzi... Nawet jej sprzątanie jest spoko, tak? Bo tak. Nie ma tam jakichś takich zakamarków, gdzie się zbiera kurz, jakichś takich trudnych miejsc. Wszystko jest raczej tak na widoku. Płytki wszędzie są gładkie. Jeżeli by jeszcze był podwieszana półka pod umywalką, to już w ogóle. Ale na to mój mąż nie zgodził. No właśnie nie zgodziłeś, no to jest, jak się to, miałem zgodzić? No nie zgodziłeś się, no. Ja wiem, ja dziewczyny robią sobie zdjęcia w łazience. Czy ja kiedyś usiadłam na umywalkę? No ja... Przecież mi by ja nóżki dyndały. Ja nie wiem, ja jestem cały czas. A widziałeś jakieś zdjęcie z siądniętą Martą na umywalce? A może nie jest jeszcze opublikowane? Nie. No. Trzeba poszukać kogoś najlepiej z polecenia. Tak. Fajnie, jest super, jak jesteście w stanie sobie zobaczyć tą łazienkę, którą ktoś robił. Albo zdjęcia chociaż. Tak. I na bieżąco też sprawdzać tego fachowca. Tak, nie żeby... odpuszczać nawet, jeżeli jest zajebisty. Jak jest zajebisty, to też go trzeba pilnować, trzeba patrzeć, jak on to robi. Przepięknie, równie wsienko jest. Każda płytka jest, się zgadza tak, jak chciałem. Jest tak. Przefajnie. W ogóle nie ma, wiesz... różnicy i bardzo fajnie, że wziął takie małe te krzyżyki. Super, no, też mi się podoba. Mega czadersko. Żeby po prostu móc mu coś, nie mówię go poprawiać, ale mu zaproponować, że my chcieliśmy tak i dlaczego to nie jest w ten sposób. Tak. Niech nam to wytłumaczy. Ten, żeby mu nie zjechały, dał płytki, a nie tam też. Tutaj dał to, żeby mu nie zjechały, a tu nie dał. Dlaczego? Po prostu może on ma rację, bo robił tych łazienek już dużo, tak? Tak. Najlepiej dać fachowcowi projekt, wytłumaczyć mu wszystko, od deski do deski, czego oczekujecie, co chcecie, jak to ma wyglądać. To jest bardzo ważne, bo takie rzeczy potem niedogadane to jest no źródło problemów. Najważniejsze jest dobre wytłumaczenie i zrozumienie projektu przez fachowca. Tak, i musicie mieć parę płytek w zapasie. Nie możecie kupić tak, że macie co do jednej płytki, bo płytki się lubią łamać. Zawsze się jakaś złamie, zawsze będzie jakaś utłuczona albo coś. Nie wszystko robią na fachowiec. I jeszcze pod płytkami w łazience mamy taką folię płynie. To też jest bardzo to jest droga rzecz, ale to warto zwróćcie dać. Uwagę. Tak, dobrze, znaczy, że warto o tym dać. To trzeba dać po prostu na czymś takim. Powiedziałem o tym, wiesz, o tej folii, to on od razu wiedział, że daje się łaty po tych porowach. Te, tak. Także no, takie, to jest super, że... Wiecie, jeżeli u was będziecie mieć na przykład brać fachowca, warto jest spędzić trochę więcej czasu, poczytać, pooglądać filmy, poradniki, wiecie, wdrożyć się w temat i zobaczyć, czy fachowiec będzie wiedział, o co chodzi. Bo jeżeli fachowiec nie będzie wiedział podstawowych rzeczy, które nawet wy wiecie, nie znając się w temacie jakoś specjalnie, to lepiej od razu odprawić fachowca. I niech fachowiec, którego będziecie mieli, zwróćcie uwagę, czy tą folię w płynie daje pod płytki. Na to wy musicie zwrócić uwagę, bo niektórzy chcą sobie, nie wiem, albo zapominają, nie wiedzą, chcą przeoszczędzić, nie wiadomo, ale to jest bardzo ważna rzecz, żeby zabezpieczyć łazienkę, żeby nic się z nią nie działo i długo, długo wam służyła. Tutaj wam wypisuję wszystko, co mamy jakby w cenie tej robocizny. O. Fachowiec zrobił tutaj wszystkie kleje, gipsy i wszystkie rzeczy potrzebne do zrobienia tej łazienki były po stronie fachowca, on to kupował, on wiedział, które materiały też są dobre, robił płytki pod sam sufit, robił zabudowę, robił półeczki i montował część rzeczy, o których wam powiemy. Całość robocizny kosztowała... 4100. Tak jest. To płytki kosztowały 1600 zł kosztowały tak. Płytki. My wybieraliśmy średnią półkę płytek, nie jakieś tam najdroższe, najtańsze, tylko taką średnią. 40 do 50 zł za metr kwadratowy, coś w tych kwotach, wiadomo, że możecie wybrać płytki za 130 zł za metr, ale wtedy koszt będzie no, niepohamowanie wyższy. Tak, a my robiliśmy płytki do samego sufitu, braliśmy gładkie płytki. Specjalnie, żeby nie było problemu z ich czyszczeniem, tak? Tak. No, to... Żeby ona nie była taka jasna, bo to jest też tak, że fuga zmienia kolor podczas gdy ona się staje mokra.
albo coś takiego, załóżmy, przejdziesz po niej i ona jest taki, ma nierówny ten... Ma, ale mi to jakoś nie przeszkadza. Nawet nie zwróciłam na to jakoś specjalnie uwagi. Nie. No to mi to przeszkadza, więc ja wybrałbym po prostu ciemniejszą fugę. Dobra. I następna rzecz, czyli już mamy załatwione, mamy fachowca załatwionego, mamy załatwione płytki, które tam do tego było kupione i do tego jeszcze był odpływ liniowy, tak? Odpływ liniowy kupiliśmy za kwotę 400 zł, do 500 zł, jakoś tak. Skoro mamy już załatwiony odpływ liniowy, to teraz przechodzimy do... szyby prysznicowej. Tak, my chcieliśmy taką, która będzie można przymykać, żeby po prostu nie chlapać tak bardzo na łazienkę. Tak. Nie musielibyśmy mieć tego, nie. To było droższe przez tak, to, ta tak. Szyba była droższa przez tą właśnie taką możliwość przymykania jej na takim, nie wiem, na takim gdzieś kawałku. Tak. Ale uważaliśmy wtedy na ten czas, że to będzie coś, co nam uratuje. Bo u kogoś innego widzieliśmy, że strasznie chlapie to wszystko i ma zalane wszystko, pół łazienki. No to stwierdziliśmy, że my sobie będziemy to przymykać, będzie lepiej. No ale akurat u nas nie było to aż tak niezbędne i potrzebne. Mhm. Kabinę prysznicową zamawialiśmy przez Allegro, tutaj trochę tak zaszaleliśmy. To szyba prysznicowa to jest 950 zł, plus do tego jest... Deszczownica. Tak, deszczownica to jest rzecz, którą pokochamy. Tak. I zdecydowałam się drugi raz na tą samą, przynajmniej tą samą firmę, bo to jest super sprawa z tą deszczownicą. Tak, deszczownica jest świetna. Jest giga. Myjąc się pod deszczownicą, zawsze jesteśmy narażeni na to, że mamy mokre też włosy, tak? No, nie. Ale to jak dobrze. No, dupkę się dobrze odetniesz głowę, to ci nic nie ma. No. A jest to mega przyjemne, jak tak pada ta woda, tak kropelki na ciebie spływają, tak. Takie właśnie z. Tak, puf, pionowo. Bo my też mamy bardzo wysoko deszczownicę założoną. Żeby ją umyć, to muszę wchodzić na krzesełko. Ale koszty deszczownicy to 850 zł. I deszczownica jest marki Omnires. I powiem wam, że po roku czasu absolutnie nic się z nią nie dzieje. Świetnie się sprawdza, tylko myśmy wybrali takie ostre kształty. I na ten moment radziłabym wam, jeżeli mogę, brać coś bardziej obłego. Ponieważ te ostre kształty naprawdę są bardzo ostre, wygląda przepięknie. Deszczownicę zakładał nam fachowiec. Tak. I to też było w tym koście tak fachowca. Jak szybę? Tak, trochę mu pomagaliśmy przy szybie, tak, no bo jednak dla jednej osoby. Zakładaliśmy razem. Nie, jeszcze w tamtej części jest grzejnik. Który my musieliśmy robić na wymiar. Tak, całe szczęście w Bielsku jest taka firma, tak. Która robi te grzejniki na zamówienie. I koszt nie był jakoś o wiele drożej, wyższy, no ale na zamówienie, no wiecie jak jest. Ale wybierasz sobie kolor, wybierasz sobie kształt, wybierasz sobie ile ma mieć żeberek, tak. Jego wielkość. Chociaż to nas bardzo zaskoczyło i nie wiedzieliśmy co wybrać. Powiedzieliśmy jak pan zrobi, tak pan zrobi. No ale koszt takiego grzejniku, To jest jakieś 300, ile to było? 70 zł. 370 zł zapłaciliśmy za grzejnik. Grzejnik montowaliśmy sami. Razem montowaliśmy, aż sobie tej rany mam do dzisiaj. Już jej prawie nie widać, ale nie mam rany. Ała. I z grzejnikiem jest taka rzecz, że my bardzo uparliśmy się na to, żeby on miał bardzo ładne zawory, żeby miał ładne te wszystkie łączenia, które wchodzą w rurki i tak dalej, bo chcieliśmy mieć po prostu to ładnie zamontowane. I druga rzecz, one musiały być jakby blisko, nie wystawiać poza grzejnik, bo tak. My tam wychodzimy z prysznica i gdyby coś wystawało, to bankowo byłyby siniaki co chwila na nogach albo coś, bo wiecie, to byłoby niewygodne, a tak mamy po prostu wszystko ładnie zakończone. Ale to nie był niski koszt. Przyniosłaś to, żeby to pokazać? Mhm. I do tego kupiliśmy sobie właśnie takie zawory, tego typu. I musieliśmy wszystkie jakieś tam przedłużki, które tam wkładaliśmy, bo to było tam był problem z tymi wymiarami, to też braliśmy w chromie. I to zgenerowało nam trochę kosztów, a zawory same kosztowały... 117 zł i do tego jakieś tam przedłużki, więc całość do montażu grzejnika kosztowała jeszcze jakieś 150 zł. Tak, normalnie grzejnik możecie zamontować za 5 dych bez problemu. Tak. Kibelek. Kibelek. Idąc dalej. Tak. Oczyszczenia jest mega. Mamy podwieszaną toaletę i jest to nowa opcja, bo jest bezkołnierzowy. Przez to o wiele mniej go trzeba czyścić. No, rzadziej go trzeba czyścić. Tak. Z tego względu, że tam znaczy rzadziej, może nie rzadziej, ale nie ma takiej trudności, bo pod kołnierzem nie zbiera się nic. Jakiś osad, kamień, no wiecie, no bakterie przede wszystkim. Nie trzeba lać tego domestosem absolutnie, bo nie ma tam czego lać domestosem. Do drugiej łazienki na 1000% wybiorę tą samą opcję. Identyczne, na pewno nie wrócę do kołnierza, nie ma szans. Identyczne wódce kupimy na górę, bo jest to po prostu świetne. Do tego dokupiliśmy sobie
przycisk. Przycisk. Przy tym sedesie też była deska sedesowa. Mhm. To było razem, bo chcieliśmy, żeby wszystko tworzyło całość i wiecie, nie była za duża albo za mała. Osobno kupowaliśmy przycisk. Tak, a deskę skaczemy, a deskę mamy wolno padającą. Tak. I jest to też jest super. Jest super. Ten kibelek. Też kupiliśmy w Castoramie. Cena tego 670 zł. Muszla sedesowa i deska sedesowa. Stelaż, na którym ta deska jest zamontowana, był już wcześniej, gdy kupowaliśmy. Nie znamy ceny. Nie znamy ceny, my tylko znamy cenę tą i osobno kupowaliśmy przycisk. To kupowaliśmy spłuczkę. W Leroy. Przycisk do spłuczki. Połączyłam dwie rzeczy. I kupowaliśmy w Leroy, on kosztował 115 zł. Tak dużo? Mhm. Ale bo my chcieliśmy. Ale jest piękny. Bo my znowu mieliśmy jakiegoś hopla. No. I chcieliśmy bardzo, żeby w nim było. Ale coś... one są takie drogie ale, przecież. Ale były też bez srebrnego i kosztował chyba stówkę. No to 15 zł zrobiło różnicę, tak, naprawdę. Za ten srebrny taki ten obwódkę masz nagrany, żeby to wstawić. Tak. No to taką. On ma dwa przyciski, tą mniejszą spuszczenie i większe spuszczenie. I taką delikatną obwódkę. Widzicie, z jaką pasją on o tym mówi? Jak można było go nie kupić, no? I przechodzimy do umywalki. Umywalka. I tam popełniliśmy najwięcej błędów. I w projektowaniu... No i to mogę teraz to powiedzieć? Mhm. Dziękuję. W projekcie zrobiliśmy tak, że przesunęliśmy sobie umywalkę pod samą ścianę. Mhm. Do samej płytek. I żeby nie było tam luzu, wiecie, tak. Żeby się nie zbierało nic, czyszczenie, nie trzeba było tam tak, no. Tak, i zaraz przy ścianie była półka i nie przewidzieliśmy tego, że przecież w łazience są drzwi, są futryny i te futryny wystają i w tym momencie jakbyśmy otwierali tą szufladę, to by nam uderzała o tą futrynę. I nie byłoby szans jej otworzyć. Więc musieliśmy się odsunąć od ściany o załóżmy grubość futryny, co to jest jakieś 1,5 cm, ale to by było za mało. A więcej tam jest. Aha, no. Bo nie wsadziłabym tam ręki. Bo nie dałoby się tam umyć, więc jeśli byśmy zrobili taką szparkę, to by tam zawsze był syf, dlatego zrobiliśmy taką szparkę i teraz jest tyle. No, mieści się tam idealnie ręka Martusi, więc moja super. Się nie mieści. Nie mieści się, nie wiem dlaczegośmy tak zrobili, ale a w sumie chyba wiem. Jeżeli chodzi o szafkę, kupowaliśmy wszystko w Castoramie i tutaj też kupiliśmy dedykowaną umywalkę pod tą szafkę, żeby idealnie była nałożona i kupiliśmy baterię też, która stała na wystawie. Ona po prostu była przyczepiona do tej umywalki, powiedzieliśmy bieremy całość. Tak, bieremy całość, bo ładnie to wyglądało razem. Tak, fajnie. Było też ostre, bo chcieliśmy mieć tak, ostre, bo ostre mieliśmy tamto. Żeby pasowało. Żeby to pasowało wszystko. I się okazało, po zamontowaniu wszystkiego, okazało się, że... Jak się otworzy na fulla baterię, to się ma mokro między nogami. Dosłownie dlatego, bo chlapie, tak chlapie, że to jest po prostu trzeba było przykręcić wodę. Tak, wodę. Żeby się goście nie chlapali. Do żwężyków, które idą do tego... Baterii. Trzeba było je troszeczkę przykręcić, żeby nie było takiego dużego ciśnienia wody w baterii, żeby ona nie chlapała, bo ktoś, kto nie wie, przychodzi do nas pierwszy raz, tak. Załóżmy, idzie sobie umyć ręce. A my słyszymy chwilę później suszarkę. No, włącza woda, to tak. Koszt naszej szafki i umywalki i tutaj i tej baterii, tak. To jest? Szafka 550 zł. 80 cm szerokość szafki, bo one są różne pod wymiar. Umywalka dedykowana to jest 300 zł i ta nieszczęsna bateria 240. Bardzo droga jak na takie chlapanie. Lustro i oświetlenie. My nie mamy żadnych oczek, wiecie, podwieszanego sufitu, jakichś tam cudów na kiju, mamy dwa źródła światła. Tak, dziękuję. Nad lustrem i na suficie. Tak. Na suficie to jest świetna ta... Super i polecamy wam... Na początku wam... jak ją zakładaliśmy, to byliśmy przerażeni, że ona tak daje mało światła, bo myśmy ją mieli zaczepioną jakby na wysokości gdzieś tutaj twarzy. Tutaj tak trzymaliśmy. Długi mieliśmy kabel i tak chcieliśmy tylko przetestować, jak ona świeci i była strasznie słabo świeciła. Ale myśleliśmy, że będziemy mieć czarną łazienkę. Tak, ale jak ją zawiesiliśmy na suficie i ona rozbłysła się tym swoim światłem jeszcze po bokach. To jest lampa LED-owa. Tak, to naprawdę daje tyle światła, tak. Że tam nie trzeba włączać nic innego. I ona jest super, bo nie ma tylko źródła światła z dołu, ale tak jak Krzyś mówi, jeszcze ma taki rand dookoła, który też świeci.
I ona nie była droga, bo jest bardzo duża i daje bardzo dużo światła, kosztowała 75 zł. To zastępuje nam też oczka, bo ona, tak, jak świecąc tak po bokach, ona doświeca wszystko, całą łazienkę. Że mamy takie białe płytki tam też dużo, no to one odbijają światło i jest naprawdę jasno w łazience. I design tej lampy naprawdę jest super, kupiona została na Allegro, tak samo jak nasza druga lampa nad lustro. Tą lampę nad lustro używamy bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Z tego względu, że tamta daje na tyle dużo światła, że nie ma potrzeby włączania tamtego światła. Tak, ja ją kupiłam też głównie po to, że jak będę po prostu się malować w łazience, żeby sobie doświetlić, tak, a i tak ostatecznie jej nie za bardzo używam. No ale lepsza taka lampa niż dwa kable wystające ze ściany, więc tak czy siak by tam była. Aczkolwiek no nie jest jakaś, wiecie, niezbędna, że jeżeli jej nie macie, to się świat zawali, bo guzik będziecie widzieć w lustrze. To jest taki dodatek jak dla nas. Mhm. Do tego był wentylator, który też kosztował 60 zł. Tak. I lustro też jest kupione na Allegro. Kolejna szklana rzecz, która no, wiązała się ze stresem. Lustro montowaliśmy sami. Sami. W trójkę, bo jeszcze z Krzysiem. Z moim bratem. I tu był stres, jeśli chodzi o montowanie tego lustra, bo robiliśmy to pierwszy raz w życiu, a chcieliśmy mieć je prosto po prostu. Tak. Idealnie wymierzone od prawej i lewej i żeby było w poziomie. I montowaliśmy je na taśmach dwustronnych, Tessa, takie specjalne taśmy do lustra. Całość, zanim zaczęliśmy też lustro przyklejać, odtłuściliśmy acetonem, żeby ta powierzchnia totalnie była, wiecie, no jak paznokcie się robi, no nie? Żeby ta taśma super chwyciła i żeby nic się z nią nie działo, daliśmy jej naprawdę sporo. Mhm. Lustro kosztowało 390 zł, plus te wszystkie taśmy, które też no z cztery dychy. Cztery dychy na pewno kosztowały te taśmy. Ale są to świetne taśmy, tak, bo lustro się trzyma super i też nam się bardzo powiększyła łazienka przez to. Bo teraz jak wchodzi, bo mamy bardzo duże lustro. To ta łazienka stała się jakby taka wielka, no nie? Bo lustro jest praktycznie na pół łazienki, ale też takie chcieliśmy, bo chcieliśmy móc we dwójkę korzystać z łazienki jednocześnie. Nasz koszt łazienki to 11 tysięcy. 11 tysięcy kosztowała nasza łazienka z robocizną ze wszystkim. Tak. To jest łazienka wielkości 4 m2. Tak. Płytki pod sam sufit. Tak. I w średnim przedziale cenowym. Generalnie można powiedzieć, że to nie była jakaś bardzo wysokocenowa łazienka, ani też nie była jakoś oszczędzana na materiałach. Taka, która będzie służyła długo. Nie ma tutaj drzwi wliczonych w cały koszt. Czyli nie było, no. I tyle. Jeżeli macie łazienkę mniej więcej podobnych wymiarów, to koszt od 10 do 12 tysięcy musicie sobie na tą łazienkę przewidzieć. Nie oszukujcie się. Nie oszukujcie się, bo myśmy też się oszukiwali. Tak, przecież kurde, zrobimy łazienkę za 6 tysięcy bez problemu. Gdzie tam tyle? Gdzie tam 10 tysięcy, no. 12 za łazienkę? Mamy nadzieję, że Wam pomogliśmy. Mamy nadzieję, że zwróciliśmy uwagę na kilka takich rzeczy, o których mogliście nie pomyśleć podczas projektowania swojej łazienki albo myśląc o niej w ogóle. My się z Wami żegnamy i mamy nadzieję, że już za niedługo będzie kolejne pomieszczenie, które będziemy mogli Wam pokazać. Spoiler. Spoiler. Będzie to kuchnia. Kończymy. Tak. You don't even know me. You don't even know my name. You don't even know me. Why you saying shit? You don't even know me. Why you playing games?